Współpraca z Obido pozwala REAS-owi na dostęp do wyjątkowego źródła danych. Danych o preferencjach, o potrzebach, ale również o marzeniach przyszłych nabywców. Pozwalają one na wyciąganie wniosków w skali pojedynczych lokali, pojedynczych inwestycji, w skali, którą w innym przypadku dawałyby tylko bardzo kosztowne, bardzo czasochłonne badania fokusowe. Zadawanie klientowi ogólnych pytań, czego pani poszukuje w tej chwili na rynku, zupełnie nie wystarcza, bo tak naprawdę klienci bardzo często w tej chwili sami nie wiedzą, czego szukają, mają tak dużą ofertę do przejrzenia. Dlatego doprecyzowanie pytań i pytanie wprost o preferencje zakupowe i poznanie prawdziwych preferencji zakupowych pozwala bardzo dobrze dopasować ofertę dla klienta i osiągnąć sukces na tym trudnym, bo bardzo gęstym rynku. Danych i przedstawienia wszystkich preferencji dla danego miejsca i dla danego klienta. W Obido od samego początku skupialiśmy się przede wszystkim na tym, żeby klientom pomóc w znalezieniu mieszkania. Korzystając z tych danych będzie także mógł je wykorzystać po to, żeby deweloperzy rzeczywiście budowali takie mieszkania, w których klienci chcą mieszkać. Tutaj przedstawiony przez Was taki program, który pod tak szerokim kątem bada możliwości, jest naprawdę znakomity i przypuszczam, że w naszej pracy architektów daje ogromne ułatwienia, po to byśmy mogli właściwie tę sprawę traktować jako cały zespół cech, które muszą towarzyszyć mieszkaniu. To, co chcemy osiągnąć w najnowszej, 10. wersji Obido, to odpowiedź na pytanie, co sprawia, że są w stanie zmienić te preferencje. Co sprawia, że są w stanie kupić mieszkanie, którego na początku w ogóle nie rozważali.